Twoje oczy mówią, muszę coś kupić. Mamy właściwy towar. To dopiero dobry zakup. Cieszę się, że do mnie zajrzałeś. Słyszałem o wycofaniu się Roła z wyspy. Mam nadzieję. Wiem, że tego nie lubisz, ale mam prośbę. Pewnie chodzi o tę rudą. To jak w ogóle poszło? Przypadek dali mi dwie porcje kolacji. Aj tam, no. Zamykają mnie, że nie winy, no. Cała chusianka była przypomna. Niezłe z niego ciacho, prawda? Przyłączysz się? Im więcej, tym lepiej. Nie, dzięki. Zawstydziłem cię? O, wybacz. Tak już wpływam na ludzi. Zaczekam na ciebie, ale pośpiesz się. Muszę przyznać, podziwiam twój upór. Aż jestem ciekaw, co zrobisz, kiedy znowu odeślę cię z kwitkiem. Będziesz żałował. Szesnastoletni single malt z Highlandu. Rozlana rok przed wybuchem pandemii. Czytałem, że jedna beczka tego trunku poszła na aukcji za ponad $500,000. Ha, co za wysublimowany prezent. Twoje zdrowie, śliczne. Co mogę powiedzieć? Rozbroiłeś mnie. To co, nadal szukasz tych lamp? Matt wspomniał, dlaczego tak mu zależy? Dlaczego naprawdę ich chce? Tak, chcę zająć wieżowiec VNC. Czekaj, poważnie? Facet całkiem ześwirował. Nikt tego nie próbował od lat. Czyli to niebezpieczne. I po to są te lampy. Tyle, że lampy wymagają prądu. O ile mi wiadomo, tam go nie ma. Niektórzy próbowali zdobyć wieżowiec bez prądu. Bohaterowie i głupcy skończyli jako przystawki dla przemieńców. To już problem Matta. Co cię to obchodzi? Obchodzi mnie, bo coś tu nie gra. Nie masz takiego wrażenia, Aiden? Matt chce przygotować miasto na nadchodzącą ofensywę rzeźnika. Czyli powinniśmy zbudować mu pomnik, tak? Sęk w tym, że rzeźnik nie planuje żadnego ataku. Skąd wiesz? Mam swoje wtyki. Także wśród renegatów. Od zakończenia wojny to my zajmujemy centrum miasta, a pułkownik siedzi na zaporze. Jedno przesunięcie dźwigni i pół miasta znajdzie się pod toksyczną wodą. Pułkownik nie jest głupi. Wie, że wojna oznaczałaby koniec dla wszystkich. To dlaczego rzeźnik zaatakował kantynę? To centrum miasta. Dobre pytanie. Istnieje możliwość, że to nie pułkownik wydał rozkaz. Dzieje się coś poważniejszego. Coś, czego jeszcze nie rozumiemy.
Co z tymi lampami UV? Po co mu są potrzebne? Jack coś ukrywa. Od jakiegoś czasu zamawia dużo więcej lamp, niż mógłby potrzebować. A potem część tych lamp po prostu znika. Po dostawie nie ma po nich śladu. Po co Jack miałby kraść lampy? I tu, przyjacielu, zaczyna się cała zagadka. Jack nigdy nie pogodził się z tym, że nie pokonał rzeźnika, kiedy miał okazję lata temu. Wiedział, że jeśli go zaatakuje na zaporze, pułkownik zamknie śluzy. Rosnący poziom wody wypchnie z ziemi chemikalia, a one zabiją wszystko, co żyje w mieście. Ten impas trwa od ponad 10 lat. Każdy czeka na ruch tego drugiego. Aż nagle ktoś włączył prąd i coś się zmieniło. I renegaci zaatakowali kantynę. Nie jestem tu dla przyjemności. Potrzebuję lamp, żeby... Odkryć, co się stało z twoją siostrą. Tak, Aiden? Mówiłem ci, że mam wtyki. Może uda mi się coś wywęszyć o Waltzu i twojej siostrze. A konkretnie na temat tego naukowca z GRS, którym próbujecie się skontaktować. Powiedziałbym nawet, że z moimi środkami znajdę tę osobę szybciej niż Matt. Wątpię, żeby w ogóle był w stanie ją znaleźć. Skąd mam wiedzieć, że sam czegoś nie kombinujesz? Nie jestem twoim wrogiem, Aiden. Szkoda, że tego nie widzisz. Dostaniesz lampy. Pogadaj tylko z Demulinem. Kim on jest? To mój człowiek. Wysłałem go po więcej lamp, ale od jakiegoś czasu się nie odzywa. Gdzie go szukać? Ostatnio kręcił się gdzieś w pobliżu. Znajdź go, a potem wróć do mnie. Robi się. No co? Wiesz, gdzie masz iść. Zostawiliśmy tych ludzi na pastwę losu. Rozkazy to rozkazy, Bart. Wiesz o tym. Weź, Meyer, stać cię na więcej. Bez nas czeka ich śmierć. Wiesz, Zaretu, albo się zaciągnąć. Po prostu kierujesz ich w dane miejsce. Słuchaj, mam sprawę. Ale bywają też trudniej. Aitor nadal jest w śpiączce. Biedak chyba nie przeżyje. Yeah.
Ej! Jest tam kto? Thank you.
Dobra robota. Pokazałeś mu. Chyba masz supermoce. Utknęliśmy tu przez tego bydlaka. Nie chciał odejść. Wyskoczył na nas, jak tylko tu przyszliśmy. Mark mocno oberwał. Ledwo udało nam się uciec i tu zaszyć. Jakiś czas temu się uciszył. Myśleliśmy, że może w końcu polazł. Ale jak zacząłeś walić w naszą barykadę, wszystko zaczęło się od nowa. Szukam Desmoulins. Widzieliście go? Na górze. Chodź, bierzemy cię do lekarza. Nic ci nie będzie. Desmoulins, tak? Jestem Aiden. Nieźle, nieźle, Aiden. Miło cię poznać. Masz wyjątkowe zdolności i nie wyglądasz mi na stróża prawa. Kim jesteś? Jestem pielgrzymem. Trafiłem tu niedawno. Pielgrzym? Daleką drogę masz za sobą? Dosyć daleką. Dlaczego pytasz? Odwiedziłeś może kiedyś Marsylię? Nie, nigdy o niej nie słyszałem. Moje rodzinne miasto. Ciekawe, co z niego zostało. Jaka była Marsylia? Mój ojciec miał tam sklep. Sprzedawał farby. Artyści przyjeżdżali do niego z całego świata, specjalnie po jego wyjątkowy błękit Thenarda. To był słynny sklep. Dokładnie zapamiętałem, jak w nim pachniało. Tutaj wszędzie czuć tylko mokre szmaty i pot, i gnijące mięso. A kolory? Są tylko dwa. Dzień i noc. Ale nie przyszedłeś tu słuchać moich wynurzeń. Juan chciał, żebym sprawdził, jak tam lampy. Ech, lampy. Mówił nam, że to małe piwo. Nie takie małe. Faktycznie trochę znaleźliśmy, ale udanym połowem bym tego nie nazwał. I dużo nas to kosztowało. Kapral, którego zabiło to bydle, ma brata w oddziale. Biedak kompletnie się załamie. Obecnie jest razem z oddziałem na południu, na Lower Dam Promenade. Urwał się z nimi kontakt. To nie brzmi dobrze. Musimy go znaleźć. Matka chłopaków tydzień temu straciła męża w ciemnej strefie, a dziś syna. Gdyby straciła kolejnego, żadna matka by się po tym nie pozbierała. Spróbuję ich znaleźć. Dobra. Chodzi o Sebastiana. Wyspy zawsze były niebezpieczne, a teraz jeszcze obsiedli je renegaci. Im szybciej pójdziesz, tym większe szanse, że znajdziesz ich żywych. Kolego, żyjemy tylko dzięki tobie. Nazwę syna na twoją cześć. Jak się nazywasz? Jeśli urodzi mi się syn, nazwę go tak samo. Będziesz ojcem? Gratulacje. No, nie do końca. Nie znalazłem odpowiedniej dziewczyny. Jeszcze. Ale kiedy znajdę i będziemy mieli syna, nazwiemy go... Aiden. A jak będzie córka? Aidena.